jak to mówią, jest pierwszy raz i nagle się robi siódmy. Tak, takie mam odczucia ja, która, osoba, która, no jestem tutaj w tej placówce już wiele lat i aż mi się samej nie chce wierzyć, że już siódmy rok ten konkurs organizujemy. Dlaczego tak podkreślam to? Bo myślę, że jest to taki sygnał, że takie konkursy są potrzebne. Skoro ogólnopolski konkurs zrzesza taką ilość uczestników, że nie możemy już wszystkich przyjąć, że dokonujemy pewnych ruchów przy ustalaniu listy osób biorących już udział w tym etapie przesłuchań, to znaczy, że dzieci, młodzież chcą nie tylko grać na gitarze, ale chcą też się mierzyć na konkursach, chcą sprawdzać swoje umiejętności, chcą spotykać innych grających, chcą mieć możliwość wzięcia udziału w warsztatach, no i można by było tu dłużej ten temat rozwijać. Proszę Państwa, 1-2 marzec to jest czas, który w Koszalinie znów, w którym w Koszalinie znów zagości gitara klasyczna. Zagości zarówno wśród laureatów, wśród uczestników naszego konkursu, dzieci i młodzieży. O szczegółach za chwileczkę powie koleżanka, jak dzielimy kategoriami, ale także gości, których mamy jako jurorów, którzy ubarwią ten konkurs koncertem już zawodowo grających gitarzystów. Proszę Państwa, co jeszcze ważne, konkurs organizuje Pałac Młodzieży w Koszalinie przy współpracy z Centrum Kultury 105, więc tutaj przy okazji przedstawiam pana Czerwińskiego, który reprezentuje tą instytucję współpracującą z nami przy tym konkursie od samego początku. Jest to dobry pomysł dzielenia się i współpracowania z inną instytucją miejską, dlatego że możemy pokazać tej młodzieży, która do nas przyjeżdża, a zarazem dać możliwość mieszkańcom Koszalina, by przy okazji takiego konkursu mogło być wydarzenie w profesjonalnej sali, w Centrum Kultury 105, koncert tych, którzy przyjeżdżają, tych, którzy zagrają zawodowo i dla sympatyków tego instrumentu w mieście takie wydarzenie kulturalne może wpisać się w nasz kalendarz imprez naszego miasta. Konkurs ma patronat prezydenta miasta Koszalina oraz zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Głównym fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Koszalinie oraz firma Interton Classic i Audio Factory. To są główni sponsorzy, którzy pomogli nam w organizacji tego konkursu w zakresie nagród dla jego laureatów. O sprawie repertuaru właściwie mówię co roku. Jest to gra na gitarze klasycznej, czyli tej najbardziej szlachetnej, z nylonowymi strunami, ale z repertuarem tym takim innym, mniej poważnym niż się głównie gra w szkołach muzycznych. Stąd też konkurs ten właściwie głównie adresowaliśmy do amatorów, ale ponieważ w szkołach muzycznych okazuje się, też się gra ten lżejszy repertuar, mamy te od kilku lat dwie kategorie, te główne, czyli podział na amatorów, tych grających w przeróżnych miejscach, począwszy od jakichś świetlic przy klubach osiedlowych, poprzez ogniska muzyczne, poprzez szkoły Yamaha i inne. I tak to wygląda od strony repertuaru uczestników, a jeśli chodzi o zaproszonych wykonawców i członków jury, też staram się tak robić, żeby byli to po pierwsze, żeby to były uznane osobistości życia gitarowego i z drugiej strony nie zapraszam nawet kolegów czy znajomych, których bardzo cenię ze względu na wiedzę i umiejętności, ale nie zapraszam ich dlatego, że nie bardzo siedzą w tej lżejszej muzyce, zajmują się na przykład wyłącznie dawną muzyką czy klasyczną. I w tym roku, jeśli chodzi o jury, przewodniczącym będzie ponownie pan Adam Zala z Krakowa, bo po pierwsze się sprawdził w tej roli dobrze, po drugie jest to gitarzysta, który zawsze imponował mi nie tylko, że pięknie gra klasykę, ale ma umiejętności improwizacji, zawsze interesował się muzyką szeroko, włącznie z tą rozrywkową, folkową i tak dalej. A członkami będzie Jakub Niedoborek z Lublina, muzyk, który także gitarę
traktuje bardzo, powiedziałbym, w szerokim zakresie, gdyż ma znakomity zespół flamenco. Poza tym ma drugi zespół, gdzie grają piękną muzykę rosyjską z wokalistą. I oprócz tego oczywiście gra koncerty solowe na gitarze, a więc znowu bardzo pasuje do naszej imprezy ten pan z Lublina. Trzecim jest Romuald Erenc z Sieradza, gitarzysta, z którym znam się wiele lat i który od początku interesował się też stylem fingerstyle, czyli tak my mówimy na gitarzystów, którzy grają palcami, w odróżnieniu od tych, którzy grają kostką. Dużo opracowuje utworów w tym stylu na gitarę, czyli znowu nowa postać poza panem Niedoborkiem tutaj i bardzo pasująca do tej imprezy. Pozostali dwaj członkowie jury będą to nasi wykonawcy, nasi, jak to mówimy, nasza gwiazda w postaci tego duetu, który wystąpi w CK 105, Adam Woch i Robert Guzik. To obydwaj typowi gitarzyści klasyczni, ale ponieważ Adam Woch uczył się całe 12 lat u mnie, nawet może więcej, bo jeszcze zaczął jako sześciolatek, tak mam z mamą przyszedł na pierwsze lekcje, więc piętno tej muzyki, tej innej też troszeczkę na niego przeszło i ponieważ w tym duecie, w którym zresztą jak wiemy objechali już cały świat, bo grali i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych, i gdzie oni nie grali, mają dużo repertuaru właśnie takiego, który znowu pasuje do naszej imprezy. A więc to będą rzeczy Brazylijczyków, Marca Pereiry czy Egberto Gismontiego. To będzie piękny walc peruwiański, jak widziałem w repertuarze, bardzo wirtuozowski, bardzo piękny z Peru, jak sama nazwa wskazuje. I będą utwory hiszpańskie. Utwory na bardzo wysokim poziomie, bardzo trudne. Liczę, że to będzie piękny koncert, bardzo taki pod kątem, powiedziałbym, wyrafinowanych melomanów. Sergio Asada. Proszę? Utwór Sergio Asada. Sergio Asada będą dwa utwory. Mhm. Palha. Dla mnie specjalnie napisane. Nie. Utwory. Aha, mówisz o Asadzie teraz, pomyliłem z Gismontim, tak, tak. W tym będzie właśnie w repertuarze pięcioczęściowy utwór, taka suita z tytułem Rio, mając na myśli oczywiście de Janeiro, brazylijskiego gitarzysty, wirtuoza i kompozytora Sergio Asada, napisana specjalnie dla tego duetu. Oni byli tymi, którzy dokonali premiery, zarejestrowali to na pierwszej płycie, której niestety tu jeszcze w sobotę nie będzie ta płyta gotowa, bo nagrania były w ubiegłym tygodniu w naszej filharmonii zresztą robione. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że koncert będzie bardzo, bardzo atrakcyjny. Od innych konkursów w Polsce, ponieważ skupia artystów, którzy zawodowo zajmują się gitarą, ale także i amatorów. I nam tutaj w Pałacu Młodzieży najbardziej właśnie chodzi, żeby ten ruch amatorski gitarowy był jak najbardziej pobudzany. W tym roku do nas przyjedzie 85 uczestników. To są soliści i zespoły kameralne. Uczestnicy są podzieleni na dwie kategorie. Szkolna, czyli właśnie ta jakby zawodowa, i amatorska. I oczywiście każda z tych kategorii też się dzieli na grupę młodszą i grupę starszą. Do nas artyści przyjeżdżają w tym roku i z Olsztyna, i z Gryfic, i z Bystrzycy Kłodzkiej, z Wałbrzycha, z Jarocina, z Poznaniu. Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy chyba będziemy mieć studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, którzy do nas też przyjadą. To będzie trio, z tego co pamiętam. To kategoria szkolna, czyli ta zawodowa, nazwijmy to. W kategorii amatorskiej oczywiście Pałac Młodzieży w Koszalinie, także studio gitary Music Heaven w Koszalinie i też ognisko muzyczne, a oprócz tego gitarzyści z domów kultury z całej Polski i z Pałacu Młodzieży. Tutaj mamy i Świdwin, i Słupski, i Olsztyn, także Poznań.
Jeśli chodzi o nagrodę główną, to jest to Grand Prix w wysokości 1000 zł oraz gitara ufundowana przez firmę Interton, ale ta firma ufundowała aż 2 gitary i oprócz tego jeszcze mniejsze takie upominki, między innymi matę antypoślizgową dla gitarzystów, wiadomo, że jest to potrzebne. Dodajmy, że Audio Factory to też firma, która w tym roku nas mocno wspomogła, bo napisali, że z przyjemnością ufundują nagrody dla każdej kategorii i to będzie 6 licencji na oprogramowanie w polskiej wersji językowej. Wartość znaczna, bo to 349 zł i 6 licencji na oprogramowanie Earmaster, każda o wartości 249 zł, więc myślę, że młodzi gitarzyści będą się cieszyć. Rozpoczynamy w piątek przesłuchaniami. Przesłuchania w piątek i w sobotę o godzinie 10 się rozpoczynają. W sobotę koło godziny 15 będzie ogłoszenie wyników, około 16 rozpoczynamy koncert laureatów. Jeśli chodzi o piątkową, to piątek to rozpoczynamy też o 10 i chyba do godziny 16 mniej więcej będą przesłuchania trwały. No a później już nasi znakomici jurorzy, czyli duet Woch and Guzik Duo, będą musieli już popracować nad swoim repertuarem, ponieważ o 19.30 w Centrum Kultury mają swój koncert. Panowie są w doskonałej formie, ponieważ w zeszłym tygodniu zakończyli nagrania swojej płyty w Filharmonii Koszalińskiej, w sali Filharmonii Koszalińskiej i ten program taki latynoamerykański bardzo przystępny, aczkolwiek bardzo trudny do grania, ale fajny do słuchania, zaprezentują. Nowością, tak, bo oczywiście staramy się, aby nasz konkurs troszkę się zmieniał co roku i w tym roku jeszcze każdy z przesłuchanych będzie szedł do tak zwane kolejne przesłuchania, do pana Bartłomieja Marusika, który zorganizuje z uczestników warsztatów zespół gitarowy i ten wystąpi również podczas koncertu laureatów, wykonując 2 kompozycje. Te utwory to w opracowaniu właśnie Bartka Marusika Deszczowa piosenka, znany standard, a także jest też Daje Paula McCartneya. Każdy z uczestników będzie przydzielony do swojego głosu. To będzie 1, 2, 3 lub 4 albo gitara basowa. No i ta ogromna orkiestra, mam nadzieję, że nam się uda ją zorganizować, zagra w tej sali. Tak. Miejmy nadzieję, że młodzi ludzie się tutaj zmieszczą na tej małej estradzie. Z przyjemnością po raz 7 nie tylko w tym przypadku, ale współpracujemy z Pałacem Młodzieży CK105 i dziękujemy za tą współpracę. I po raz 7 możemy chociaż być, jak ktoś mówi, gospodarzami w jakimś małym stopniu podczas hitów na gitarze. Serdecznie zapraszam na koncert Woch and Guzik Duo, który odbędzie się w piątek w sali widowiskowej CK105. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30, bilety w cenie 25 zł dostępne są w Centrum Kultury 105, jak również przez stronę internetową CK105.